dlatego, że spotykamy się w nowym pomieszczeniu oddanym w czasie wakacji do użytku, odebranym oficjalnie otwartym w czasie wakacji. Natomiast to jest takie pierwsze wydarzenie, które inauguruje działalność Auli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik. Staraliśmy się o tę aulę bardzo długo dzięki działaniom obecnego zarządu, pana starosty, wsparciu przez zarówno pana posła, jak i panią senator, która dzisiaj jest nieobecna, udało się te środki pozyskać. No i myślę, że w pięknym miejscu, w takiej innej atmosferze możemy się dzisiaj spotkać i to niezmiernie mnie cieszy. Ale cieszę się również dlatego, że spotykamy się na początku roku szkolnego. Początek roku w ogóle jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego z nas, a myślę, że początek roku szkolnego w środowisku oświatowym, ale myślę, że nie tylko, jest, nie wiem czy nie ważniejszy niż początek roku w ogóle. Ten początek roku, my się do niego przyzwyczajamy, on jak gdyby chyba nie ma wielkiego, może aż takiego wielkiego wpływu na tryb naszego życia, natomiast początek roku szkolnego w naszym przypadku taki wpływ niewątpliwie ma. Stawia nas przed nowymi wyzwaniami, nasuwa nowe trudności, zmusza nas do tego, abyśmy te trudności rozwiązywali, czyli uczymy się czegoś nowego, odsłania nowe horyzonty. I tak przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, przypomniały mi się dwa cytaty. Jeden związany z tym, że jak się zostaje dziadkiem, to potem się zaczyna wracać do lektur, których się dawno nie czytało. I jeden z zalet tego stanu bycia dziadkiem jest na przykład powrót do Kubusia Puchatka. Więc w Kubusiu Puchatku pojawia się w którymś momencie taka wypowiedź Kubusia, który mówi, że myślenie to trudna rzecz, ale można się do niego przyzwyczaić. Niewątpliwie można. W szkole to znakomicie pasuje, żeby przypominać, że myślenie jest niewątpliwie trudnym procesem. Ci zajmujący ostatnie miejsca więcej na ten temat wiedzą pewnie niż ci z przodu. Natomiast przypomniał mi się od razu bardzo podobny cytat, już nie z bajek dla dzieci, żeby nie było. Tym razem z wypowiedzi Coco Chanel, która gdzieś w jednym z wywiadów powiedziała, że aktem największej odwagi wciąż pozostaje samodzielnie myśleć, głośno myśleć. I myślę, że to są takie dwa cytaty, które spokojnie mogą stanowić motto nie tylko tego dzisiejszego spotkania, ale również tego, co nas przez najbliższych 10 miesięcy czeka. Czyli powinniśmy tak pracować, tak działać, postępować w trakcie tego roku szkolnego, nie tylko, aby ta trudna czynność, jaką jest myślenie, nam towarzyszyło codziennie. I abyśmy potrafili właśnie głośno myśleć. I tego wszystkim, którzy z edukacją są związani, bardziej lub mniej, a z edukacją wszyscy są związani, więc tego tak naprawdę na ten nowy rok szkolny wszystkim Państwu życzę.